przywołanie sesji otwierającej z dnia wczorajszego, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać pani dyrektor zarządzającej ITU, która pokazała pewien kontekst związany z cyfrową transformacją, czy tą przemianą, którą mamy dzisiaj do czynienia, to też będzie dobre wprowadzenie do naszej dyskusji panelowej. Także, szanowni państwo, zastanawiałem się, od czego zacząć tą naszą opowieść o e-zdrowiu i tak wróciłem myślą do początków owej cyfrowej transformacji i już w 1996 roku Gary Hamel powiedział o końcu inkrementalizmu. De facto jesteśmy w momencie, kiedy skończyła się pewna epoka, gdzie można było pewne rzeczy poprawiać czy dokonywać pewnych istotnych zmian metodą przyrostową. Otworzyła się nowa epoka, w której de facto mieliśmy do czynienia z pewnym przełomem. Mieliśmy do czynienia z momentem, kiedy to nowe modele biznesowe wyparły stare modele biznesowe i kto tego nie zauważył, to niestety nie był w tym głównym nurcie. Można by przywołać pewne ikony XIX-wiecznej czy XX-wiecznej gospodarki, powiedzmy XX-wiecznej gospodarki, które w pewnym sensie nie dostrzegły pewnych zmian, które się zarysowały. Można przywołać przykład Kodaka. Wielka firma zbudowana właśnie też na przełomie technologicznym, tylko powiedzmy XIX wieku, która nie uczestniczy dzisiaj, już powiedziałbym, w erze owej cyfrowej transformacji. Inną firmą, żeby nie szukać przykładów amerykańskich, na gruncie europejskim możemy odnieść się do przykładu Nokii. Nokia była fundamentem cyfrowej transformacji. Gdzie jest dzisiaj Nokia? To są pewne przykłady, które pozwalają nam zbudować albo rozpoznać kontekst, w którym się dzieje. Mamy to również, ten kontekst występuje również w zakresie zdrowia czy e-zdrowia, gdzie cyfrowa transformacja jest narzędziem przebudowania systemu zdrowia. Nie jest pewnym dodatkiem technologicznym do istniejącego systemu zdrowia, bo to nie przyniesie nam tych korzyści, o których myślimy, że to powinno przynieść, ale de facto jest istotną, radykalną przebudową tego systemu albo możliwością przebudowy tego systemu. O tym chciałbym tutaj dwa słowa opowiedzieć. I teraz bym poprosił o króciutkie wideo od pani Doreen Bogdan-Martin, która powiedziała o pewnej cyfrowej transformacji. Może jeszcze momencik. Okej, można by wrócić. Chciałbym to dwa słowa wprowadzić. Powiedziała o cyfrowej transformacji w czasach post-digital. Dzisiaj ona powiedziała, jesteśmy w czasach post-digital. Co to znaczy? To znaczy, ona mówiła o innowacyjności, o technologiach, które właściwie są już gotowe i zwracała uwagę, że no, na trzy filary. Mówiła innowacyjność, mówiła implementacja i mówiła impact, czyli wynik. I dzisiaj w erze, którą nazywała post-digital, to nie owe technologie stanowią o tej przewadze kontekstu, w którym się znajdujemy, tylko zdolność implementacji i wynik, koncentracja na efekcie, który chcemy osiągnąć. Bardzo proszę. At the Regional Economic Forum. In the few minutes that I have this morning, I wanted to scope out some. Bardzo przepraszamy, ale nie słyszymy filmu w kabinie, dlatego też nie możemy zapewnić państwu tłumaczenia. Przepraszamy za niedogodność. I also want to make the case for why they matter. Not just to those of us here in Europe, but why they matter to every country everywhere. The past two decades have seen seismic shifts in the digital landscape. Mobile has overtaken fixed, data has overtaken voice, content platforms have overtaken telcos in user base, revenues, and reach. Telcos themselves have morphed into broadcasters, booking agencies, boutiques, banks. Digital technologies have disrupted old business models, creating opportunities for all kinds of innovation. And yet the digital transformation of our world is still in its infancy. If the past few years have been dominated by four technologies we collectively know as SMAC,
SMAC, Social Mobile Analytics and Cloud. W najbliższych latach wygląda na to, że będą to obszary jeszcze większej walki. Witamy w erze pocyfrowej, bowiem ta technologia SMAC na stałe weszła do naszego środowiska. Nie jest już kluczem zmiany. Zamiast tego pojawiają się zupełnie nowe technologie, które piszą reguły i redefiniują zachowanie na linii człowiek-technologia. Jakie to technologie? Jakie są te technologie, które kształtują nową erę pocyfrową? Pomyślmy o trzech kategoriach. Innowacja, wprowadzenie i wpływ. Zacznijmy od innowacyjnych technologii. Pierwsze to po pierwsze 5G, prędkość i niska latencja tych szybkich sieci pozwala nam przesuwać dalej granice w kierunku nowej transformacji cyfrowej, nowej ery. Sieci 5G już działają w wielu krajach. W ciągu 5 lat, połowa sieci komórkowych będzie oparta o 5G. Jest to ogromny obszar, który będzie popychać naprzód rozwój technologii. Analitycy przewidują, że 70 miliardów urządzeń zostanie podłączonych w ciągu kolejnych 15 lat. Sprzedaż, logistyka, to wszystko będzie obejmować te najnowocześniejsze aplikacje w różnych obszarach branży przemysłu. Patrzmy jeszcze dalej. Analityka. Cztery technologie, które już w tej chwili obejmują rynek. System rozproszonej księgi, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i komputery kwantowe. Te cztery mogą jeszcze być poszerzone o robotykę, jak mi się wydaje. Przechodzimy z fabryki czy hurtowni do działania codziennego. Innowacje, a teraz porozmawiajmy o wprowadzeniu, o implementacji. Co znaczą te technologie dla świata, w którym żyjemy i pracujemy? To centralna rola odgrywana przez technologię oznacza, że dzisiejszy klient jest jeszcze bardziej wymagający, jeżeli chodzi o technologię działającą na jego rzecz. To staje się podstawowa rzecz. Zatem ludzie są w stanie kontrolować systemy, w które chodzą z nimi z interakcją. Zatem mają wpływ dla przemysłu technologicznego. Transformacja cyfrowa oznacza przejście do bardziej skupionego wobec człowieka i współpracującego modelu. Mocne oparcie klientów na technologii jest szanowane. Szanowane są wymogi prywatności, chęć kontroli, w pewnym stopniu przynajmniej, i rozumienie, że każdy produkt i każda usługa jest częścią dużo większego osobistego systemu, ekosystemu i powinien wchodzić w interakcję bezszwową z innymi systemami. Drodzy koledzy, ostatnie 20 lat był to okres wyjątkowy. Natomiast czasami mam takie poczucie, że ludzie służą technologii. Takie jest poczucie. Kolejne 20 lat ma oznaczać, że to technologia będzie pracować dla ludzi. W świecie rozwijającym się jest to szczególnie prawdziwe, gdzie transformacja cyfrowa może mieć najbardziej znaczący wpływ. Zostało nam 10 lat, aby osiągnąć wyznaczone przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju. To jest ostatnia dekada działania, zatem technologie cyfrowe są katalizatorem, które pozwolą nam przyspieszyć postęp. Prawdopodobnie myślimy, że biedne kraje nie mogą dołączyć do tego rozwoju technologicznego, że wiele z tych technologii, które się rozwijają, mogą mieć najbardziej przekonujące zastosowanie w rozwijającym się świecie, że podzielę się garścią przykładów. Sztuczna inteligencja bardzo mocno wspiera proces obróbki naturalnych języków. Zatem urządzenia ręczne, trzymane w rękach, mogą wspierać obsługę językiem w wielu językach. Koszty sztucznej inteligencji w rolnictwie
sprawiają, że jest to opcja dostępna również dla wielu biednych krajów. Mobilne pieniądze pomaga zwykle zmarginalizowaną grupą, takim jak kobiety o niskich dochodach, uzyskać władzę nad własnym życiem. Teleworki, praca z domu, nawet jeżeli mieszkasz gdzieś daleko, możesz w dalszym ciągu zarabiać. Edukacja, cyfrowe klasy, zatem to może zmienić edukację. 225 milionów dzieci w dalszym ciągu nie chodzi do szkoły, tak się szacuje. Krótko mówiąc, nie będzie STG bez ICT, dlatego też moja organizacja pracuje z wieloma członkami sektora prywatnego. Próbujemy podłączyć 3,5 miliarda ludzi, którzy w dalszym ciągu nie mają dostępu do internetu. Nie zrobimy tego sami. 10 lat temu ITU weszło w partnerstwo z UNESCO, aby działać międzybranżowo, mając 50 liderów z rządów, przemysłu, społeczności regulacyjnej, społeczeństwa obywatelskiego. To podejście holistyczne, wielointeresariuszowe pozwala nam rozszerzyć działanie. Komisja, ten komitet pokazuje, jak możemy działać wspólnie w tym nowym okresie pocyfrowym. Pozwoliłem sobie przywołać tą wypowiedź, która otworzyła to forum gospodarcze, ponieważ ona wskazuje pewien kontekst, w którym się poruszamy i w którym też osadzone jest zdrowie. Jedna z cytatów: makes technology works for people. Zaczęliśmy od broadbandu. To też moja osobista przygoda biznesowa, zaczynać od broadbandu w roku 2000. I też wtedy zastanawialiśmy się, jak to zmieni nasze codzienne życie. Jakie będą tak naprawdę kluczowe przypadki użycia tej technologii, która zmieni nasze życie. Dzisiaj mówimy o tak naprawdę 5G, która de facto znowu kolejny raz zmieni sposób, w jakim funkcjonujemy, w jakim prowadzimy różnego rodzaju działania, w jaki sposób prowadzone są procesy, konstruowane są procesy biznesowe. Szanowni Państwo, cztery wymiary wyzwań we zdrowiu, o których chciałem powiedzieć. Pierwszy, oczywiście, o którym mówimy od lat, to jest infrastruktura. Systemy wymiany informacji medycznej, prywatność i cyberbezpieczeństwo, które będą coraz bardziej odgrywały rolę w tym naszym infrastrukturalnym świecie. Ale infrastruktura to nie tylko. Oczywiście mamy pewnego rodzaju rozwiązania. Już choćby przywołane kwestie sztucznej inteligencji, dużych zasobów informacyjnych, wearables, technologie blockchainowe, czy technologie związane ze augmented reality czy virtual reality, tak samo z zastosowaniem robotów w naszym codziennym życiu. To jest poziom rozwiązań, których mamy coraz więcej, ale to nie starcza. To znaczy, to dalej jesteśmy na etapie, o którym mówiła przed chwilą pani dyrektor, na etapie innovations. Natomiast trzeba się przenieść na etap implementation i impact. No i do tego jest wtedy potrzebne pewne otoczenie, w którym to wszystko się znajduje. I to otoczenie składa się po pierwsze z pewnego ładu instytucjonalnego, który musi być wystarczająco dojrzały, żeby przyjąć te nowe rozwiązania i przełożyć je na wartość. Wartość dla użytkowników, wartość dla osób, wartość dla pacjentów. Potrzebna jest pewna kultura organizacyjna, pewna kultura również prowadzenia działalności, która jest skoncentrowana na efektach. Nie tylko na działaniu, ale na efektach. Potrzebne są kompetencje i w zakresie zdrowia bardzo ważne będą kwestie etyczne. Jak wykorzystujemy choćby rozwiązania sztucznej inteligencji, czy one nie, w żaden sposób nie dyskryminują nikogo. To są trzy wymiary. Chciałem jeszcze pokazać czwarty wymiar. Czwarty wymiar to jest wymiar use case'ów. Po co my to wszystko robimy? Czwartym wyzwaniem to jest dobre zdefiniowanie właściwych przypadków użycia, gdzie my te technologie zastosujemy tak, żeby owe korzyści były osiągane. Te przypadki użycia, o których mówimy, no to tak przywołując jakby ten dyskurs, który się toczy, to oczywiście choroby przewlekłe, to oczywiście opieka senioralna, to coraz bardziej prewencja, czyli przechodzimy z medycyny, która jest naprawcza, do tak naprawdę do dbałości o zdrowie w zakresie prewencji, czy utrzymania stanu zdrowia.
No i oczywiście automatyzacja. Coraz więcej procesów będzie opieki będzie zautomatyzowanych. Dzisiaj wydaje się to mało możliwe, albo nawet nie oczekujemy tego, ale pewnie za 10 lat będziemy się zastanawiali, jak to było możliwe, że te procesy były tak niezautomatyzowane, nie były wspierane. W społeczeństwach dużo starszych od polskiego, choćby nie wiem, Japonia, kwestie robotyzacji opieki są na porządku dziennym. Nas też to czeka. I szanowni państwo, na koniec chciałbym, żebyśmy podyskutowali również tutaj o pewnym use case'ie w przypadku użycia, który jest dzisiaj ważny. Mamy do czynienia z pewną sytuacją kryzysową i chciałbym postawić taką trochę może prowokacyjną tezę, że jeśli e-zdrowie ma nam w czymkolwiek pomóc, to ma nam pomóc teraz, w tym kryzysie. Jeśli w tym kryzysie ono nam nie pomoże, no to bym powiedział, to po co ono jest? Także myślę sobie, że ten potencjał e-zdrowia powinien się nam teraz też ujawnić i to też mam nadzieję, że w naszej dyskusji panelowej będziemy mogli o tym dwa słowa porozmawiać.